Siemaneczko, z tej strony Urbana, witam was w drugim to odcinku z naszej serii Od złotówki do gotówki. Dzisiaj taka niespotykana akcja, bo dzisiaj akcja obsypnik. Także tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, będziemy sobie obsypać ziemniaki. Mamy nawet taki spory kawałek pola, także możemy sobie już lecieć pomału. I jak też widzicie, nie było mi ani nie przybyło pieniędzy. Także nic nie sprzedawałem, nic nie kupywałem. Także no... Nie jest źle, nie jest dobrze, bo... W sumie mogłoby coś przybyć. Ale w następnym odcinku sobie polecimy ze żniwami, także... Także będziemy sobie mogli jakieś tam pieniążki zarobić. Bo sprzedamy zboże i wolę mokre. Dobra. Zmniejszymy sobie ten pomad. I lecimy pomału. Myślę, że 5 na godzinę to będzie optymalnie. Taki krótszy odcinek, myślę, że nie wiem. 17 minut. Zobaczymy, bo tutaj nic nie ma specjalnego, także... Tylko tak sobie będziemy jeździć, a pole naprawdę jest dosyć spore. Także jak widzimy tutaj ten obsypnik, działa nam jak chwastownik w farmingu, czyli tekstura nawozu jakby. Fajnie, fajnie to wygląda, mi się podoba. Także jakaś tam akcja duża ziemniaków też będzie. Bo trochę ich tutaj mamy, no. Fajnie to wygląda naprawdę, ta animacja. Szkoda, że te tekstury, no wiadomo, nie są 3D, ale widać jakby to było płaskie tak troszeczkę. Jestem ciekawy ogólnie ziemniaków 2000 w farmingu 19. Bo jak tam będzie, ma być gleba 3D już, to może to naprawdę fajnie to wyglądać. I wtedy akcja obsypnik, to by było coś konkretnego. Dobra, tutaj obsypywaliśmy, no to teraz tu. Bo tu już jest z jednej strony obsypany, z tego co widzę. O, ale bo to... Halo. Ale się zakopałem. Dobra, poszedł. Jakoś... Coś mokro trochę tam było. Ale chyba nic się nie popsuło. Z ziemniakami. Nie, dobrze jest. Także 55 sobie tutaj śmiga normalnie na pełnej. Trochę szerokie opony ma, ale jak tak patrzę, to niby nie gniecie aż tak bardzo. Obsypnik to poprawi właśnie to, co jakby tak rozjadą te koła, także obsypnik to poprawia. Taka akcja na pełnej, także jeszcze fajna akcja będzie wybieranie tych ziemniaków, to naprawdę no będzie fajnie. Właśnie teraz musiał najpierw chyba kopaczką, a później tym... Jak to? Tym krukowiakiem bodajże od Fałena. Ale to wtedy musiał jakiegoś murzyna zatrudnić. Bo sam nie dam rady. Bo nie można zatrudnić na tym pracownika. Bo tu też się trochę kopie. O nie! Ale mokro. Ale nie padało. O, dobra, poszedł. Jakieś tutaj mokre naprawdę są miejsca. Szkoda trochę.
Chciałem tak sobie fajnie normalnie pojeździć, a nie się kopać cały czas. Trochę tak nierealnie, bo w realu też bym wszystko tutaj porozwalał i ziemniaki to by były chyba na wierzchu. Także żeby były wykopki. Ale jakoś tutaj to nam idzie tym obsługiem. Mogłem wziąć piątkę, ale... Kupiłem sobie tę trójkę, nie wiedziałem ile będę miał tych ziemniaków, także... Na piątką to są troszeczkę za szybko. Sam trójkę mam w realu, także... Niebieskiego. To sporo pytań zadajecie, dlaczego nie nagrywam z Jarkiem i z Timem. Dlatego, że po prostu muszę jakby odbudować ich zaufanie. No nie, znowu. Czemu? Czemu się zakopałem? Ja nie mam hola. No idzie, 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 idzie. No nie, ziemniaki. Do tyłu. No dobra, poszedł. Teraz muszę na pełnej tu wjechać. No dobra. Ale dał w panik. Dobra, jedziemy. Także muszę jakby odbudować ich zaufanie, bo... Bo się na mnie zawiedli i... Po prostu... Muszą jakby się do mnie... Coś złej. Dobrze, ale... Tutaj troszeczkę dziura będzie, ale chyba dlatego, że się kopałem jakby. O, tu już będzie dobrze. O. Fajnie to robi naprawdę, no. Coś pięknego, jeszcze nigdy obsypnikiem w farmingu nie robiłem, także taka akcja naprawdę, to jest chyba pierwsza akcja właśnie z takim obsypnikiem i w takim stylu po prostu na kanale. Zwykle się w jakiś to sposób podoba. Spodoba wam to, więc... Mnie chyba troszeczkę źle jadę. No dobra to. Jedna rajka. Byle by była tekstura właśnie tego jakby... Tego... Jak to? Nawożenia, o. I wystarczy to, żeby była tekstura. Ogień. Ale się kopie nieźle. Miejscami. Także jakieś nowe nabytki też się myślę, że pojawią na tej serii. Chciałem właśnie kupić jakiegoś tam Ursusa większego. Żeby tam nie od razu jakieś tam Maseja czy coś. Tak jeszcze bardziej iść troszeczkę polsko, a później tam wiadomo się rozwijać bardziej. Teraz to musimy tak przelecieć jakby na prosto po tej trawie, ale niestety nie mogę wyjeżdżać teraz. Chociaż nie, no będzie dobrze. O, błoto, nie. O, żem dał na ręczki. Także no. Też troszeczkę nie mieliście tych odcinków tak jak powinny być, czyli powinien być w środę akurat był,
Nie, powinien być we wtorek bodajże. Nie wiem, jakoś to powinno być. Nie było, po prostu był dzień później. To też było spowodowane tym, że nie miałem naprawdę 2 dni internetu. Bo jakiś tam wymieniali tam główny ten jakby odbiornik. Po prostu niby był ten internet, także jak próbowałem wrzucić odcinek, to się wrzucał i później wywalali i to naprawdę tak szło zmudnie. O, ale tu się mieli. O nie! Stanął. Co teraz? Na pełnej czas tu by wyjechać. I ogień do tyłu. Polu daje, czadu. O, wysiadłem z wrażenia. Także mokre obsypywanie ziemniaków. I wpadka normalnie na pełnej. Też przeziębiony trochę znowu jestem, także no. Wczoraj nie byłem, a dzisiaj już jestem, także pozdro. To tak już jest. Zaś się zakopałem, nie wiem. Nawet podczepianie, odczepianie to nic nie daje. Ło, wow, dar dał. Do tyłu. No nie, znowu. Ja bardziej psuję te ziemniaki niż im pomagam. Ale dobra. To jest jednak troszeczkę farming w realu, to już na pewno bym zjechał do domu, że tak powiem. Zresztą nie robiłbym, żebym nie pchał się w te błoto, że tak powiem, no ale tutaj jest farming i tutaj nie będę. Już jak miała być akcja obsypnik, to właśnie ją zrobię. Kidże ziemniaki porozwalą, ale damy radę. Bo zaś wysiadłem. Że ogólnie nie powinienem tak cofać, tylko jakby wjeżdżać tutaj z tej strony, ale widzi jakieś pień i takie tam sprawy, to co chyba nie dałbym rady z tym, żeby tak wycofać czy coś. Znaczy tak wjechać, bo też troszeczkę za mocno to zasadziłem te ziemniaki jakby za blisko, tak miedzy, nie zrobiłem tutaj takiej jakby miedzy do nawrotki, a tam to już nie powiem. Ja po prostu trochę to zlamiłem, ale właśnie sadzą te ziemniaki, to też tak cofałem. I tak wyszło, że dojeżdżałem do końca, ale a przy wykopkach to na pewno tego nie dam rady chyba zrobić, będę musiał ręcznie. Ceramię mam opuszczone. Także jakoś to idzie. Dużo nam naprawdę nie zostało, to 2 razy, także no całe pole na odcinku. Coś pięknego. Życie bym nie pomyślał, że uda nam się całe pole zrobić. Jeszcze się naprawdę mocno kopię, bo gdybym się nie kopał, to już bym pewnie to skończył. Ja cię, żeby wycofać nie mógł. Masa. Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że mi się uda przelecieć przez te błoto tutaj. Dobra, dam radę. Także taka akcja naprawdę
dosyć mokre, bo nie sądziłem, że będę się tak kopał. Brakuje mi tylko przy tej 55 koguta, nie? Halo, lag. Dlaczego? Tylko koguta. Ona z kogutem by wyglądała świetnie, nie? Dobra, mam nadzieję, że taki odcinek, bo tutaj mi zostało dwa razy w tam i z powrotem, że tak powiem, także już nie będę tego robił na odcinku. Taka akcja na odcineczku się podobała. Chciałem, żeby ten odcinek był krótki, nie jakiś tam długi, bo też za bardzo tematu nie mam. Także jeśli się podobało, łapeczka, sub i komentarz. I do kolejnego odcineczka, na którym już będą prawdopodobnie żniwa, także trzymajcie się, na razie, hej! I can't see myself.